Cześć moi mili, z tej strony Adam Kodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie kolejny model od rosyjskiej firmy Zvezda. Tym razem będzie to Kamaz 5350, tak zwany Mustang. Pamiętacie jak prezentowałem wam Tajfuna. Tak, dokładnie. Na bazie Kamaza powstał opancerzony transporter piechoty, jak i również wóz ewakuacyjny, właśnie Typhoon. W lewym górnym rogu znajdziecie link do tego filmu, aby sobie porównać te dwa modele. Ten model oczywiście jest wykonany w skali 1,72. Ukrywa się pod numerem katalogowym 5074. I powiem wam, że spodziewam się kolejnego rewelacyjnego pod względem detalu jakości wykonania ramek modelu od firmy Zvezda i od razu uprzedzam, nie jest to model typu klik-klak, czyli pół godziny sklejania, a dwa dni malowania. Tylko jest to pełnowartościowy model, bardzo dobrze zdetalowany, z dużą ilością części. I powiem wam, że po prostu Zazdroszczę Rosji tej firmy. Każdy z nas trochę wie o tym, że jest to firma taka propagandowa, preferująca pojazdy z II wojny światowej współczesnej armii rosyjskiej. Ale powiem Wam, są plusy tego. Wiem, że niektórzy z was e, bulwersują się prezentacją tych modeli, ale posłuchajcie, bez tych modeli nie moglibyśmy zrobić e, armii ukraińskiej ze względu na to, że e, czy to będzie Ural, czy to będzie e, któryś z czołgów, e, czy też e, artyleryjski pojazd kołowogąsienicowy, nie mielibyśmy możliwości zrobienia. Zdobycznych pojazdów w barwach Ukrainy. Dokładnie, Ukraińcy, czy to Ural, czy to był na przykład Hałbica, są one zdobyczne przez armię ukraińską i służą im bardzo dobrze. Tak prezentuje się Artbox. A jedna ciekawa rzecz: ten model Rosjanie mieli swego czasu problem właśnie z opancerzeniem tych modeli. I dodatkowo, żeby nie, nie, nie ponosić strat wśród wojska, na tyle przed powstaniem tajfuna po prostu stawiali taki praktycznie kształtu plandeki, kontener opancerzony, w którym to przebywali żołnierze podczas transportu. Ten samochód, Trzyosiowy ciężarowy, dość mocny z mocnym silnikiem, również służy jako transporter piechoty, transporter amunicji, czy do przewożenia innych różnego typu rzeczy. Jest on również występuje w wersji cywilnej. A teraz sobie zajrzymy do środka, ale najpierw jeszcze pokażę wam tył tego modelu. Ponieważ tutaj producent pokazuje nam zdjęcia tego modelu, pokazuje nam podwozie przede wszystkim, jak wygląda, i mamy możliwość wykonania tego modelu otwartego, jak i również zamkniętego, czyli zasłoniętego po prostu przedział transportowy, jest osłonięty plandeką. A właśnie ile szczęści, 138 elementów posiada ten model. Koła są naprawdę bardzo dobrze zrobione z takiego gumowanego tworzywa, co umożliwia właśnie wykonanie bardzo dokładnego detalu na oponie. I teraz, co? Zaglądamy do środka. No, i teraz, jak jakość opakowania? No, jakość opakowania, jak to w zweździe, jest pancerna. Nie ma tutaj. O, teraz jak to wyjąć? Powiem Wam, że jest bardzo mocno spasowane. I w tym cienkim, z cienkiego kartonu opakowaniu wyjmujemy pudełko kartonowe. Posłuchajcie, bardzo dobrze elementy są zapakowane. Nie ulegną one zniszczeniu. Powiem wam, że nawet te pudełka już dobrze by było troszeczkę powiększyć, ze względu na to, że ramki wchodzą na dokładnie styk. I co znajdziemy w środku? Mamy ulotkę z vezdy. W torebce strunowej znajduje się oszklenie, jak i również reflektory. Z tworzywa przezroczystego oraz duży zestaw kalkomanii, dedykowany do, dokładnie do tego modelu. Czyli co, nam, co on tu zawiera? Zawiera, posłuchajcie, oznaczenia, napisy, tablice rejestracyjne. Powiem Wam, że to jest taki dość propagandowy wóz, bo mamy też rosyjską flagę, ale posłuchajcie, możemy to zastąpić. Tak samo ukraińską, ponieważ armia ukraińska zdobyła dużo tego typu pojazdów. Przejęła, no masa też została zniszczona. Tak prezentuje się torebka z oponami. I sobie otworzymy tą torebkę, aby Wam zaprezentować opony. Opony są wyko wykonane z tworzywa sztucznego, z takiego gumowego, gumo, miękki plastik, to nie jest taka już guma jak kiedyś była. Protektor naprawdę jest, prezentuje się rewelacyjnie. Fajnie, że mamy właśnie, otrzymujemy, posłuchajcie, oponę bardzo dobrym protektorem. No i tych opon oczywiście znajduje się 6 na trzy osie. I jedno koło mamy zapasowe. Jeszcze raz się przyjrzyjcie. Oponie. Protektor. I mamy też felgi. Właśnie bardzo fajnie to robi Zvezda, bo jeżeli ktoś chce zrobić zwracony model, no to będzie on stał na samych felgach. Ulotka o malowaniu. Tu mamy takie gwardyjskie oznaczenie, a z drugiej strony mamy, widzę, pojazd w wersji, tak posłuchajcie, w wersji defiladowej. Dokładnie. Tutaj mamy też instrukcję, jak nakładać kalkomanie oraz oczywiście mamy też zdjęcie kalkomanii. Jak ona się. Następnie, co mamy? Mamy tutaj tabelę z kolorystyką. No, poza farbami z producent podaje nam również oznaczenia farb firmy Tamia No, i sama instrukcja, posłuchajcie, to już jest, zaczyna być duże. Te instrukcje są. No i mamy tu dwa warianty, dwie wersje. Co prawda bardziej warianty by mi odpowiadało. Następnie mamy w instrukcji pokazane właśnie zawartość opakowania, czyli mamy siedem opon, ramkę z przezroczystego tworzywa i dwie wypchane po kokardkę ramki z szarego plastiku. Po, y, z częściami modelu, no i kolejne etapy. Widzimy, że w szoferce mamy trzy miejsca kierowca, plus dwóch pasażerów. Y, I powiem wam, że on naprawdę wygląda tu. Mamy y, tak samo w dachu klapę. Ale niestety Zvezda nie, jest, nie należy do tych firm, które, posłuchajcie, robią dużo elementów otwieranych. Szkoda, że na przykład drzwi są tak samo w całości. Nie można zrobić otwartej szoferki. No i kolejne etapy sklejania. Jak wygląda sprawa Tlandeki? Właśnie tak się przyglądam. Aha, mamy dwa warianty. Bardzo fajna rzecz. Burty. Są w dwóch wariantach. Mamy otwarte burty, a następnie mamy takie burty, gdzie naklejamy sobie zadaszenie. I posłuchajcie, na tych burtach z oparciami są oczywiście elementy plandeki, która jest tutaj przytroczona do burt. Sporo elementów jest. Wiele osób powinno być zadowolonych. W każdym razie model, tak naprawdę jeżeli ktoś jest cierpliwy, dopiero zaczyna modelarstwem, powiem Wam, że tak właśnie się wahałem, ale ze względu, jeżeli ma cierpliwość, jest uważny, to myślę, że początkujący modelarz nie powinien mieć problemu z tym, ze względu na to, że części są naprawdę bardzo dobrze wykonane. Wszystkie elementy pasują do siebie, ale na pewno bym nie polecił go małoletnim modelarzom. Z własnego doświadczenia powiem Wam: jest to samochód ciężarowy, jest dużo drobnicy, drobnych elementów, ale jeżeli ktoś wraca do modelarstwa, czyli jestem początkującym ponownie modelarzem, to powiem Wam, ale już z doświadczeniem, to powiem Wam, że nie powinien mieć problemu. Bardzo ładnie wykonany jest silnik, tutaj można zwrócić uwagę na to i można go bardzo ładnie dopieścić dodając mu całą instalację. Tu mamy również dwa kanistry, na tyle za szoferką znajdują się, na klapie gdzie montujemy właśnie pałąki do rozstawienia plandeki. No, mamy wszystkie wały, przeniesienia. Powiem wam, że rewelacyjnie to wygląda. Naprawdę robi to wrażenie. Oglądając samą, oczywiście, instrukcję, no, i tu już tak naprawdę etapy końcowe po pomalowaniu ramy. Która z reguły tak naprawdę jest tylko skrzynia i szoferka na zielono pomalowana, ale też niekompletnie, bo są pewne elementy, na przykład na szoferce, które malujemy również na kolor czarny. No, i tutaj właśnie mamy ten drugi wariant z otwartym przedziałem załadunkowym. No i tak prezentuje się zestaw ramek, który otwieramy i oglądamy. Czyli mamy ramkę A i zaczniemy od ramki B. A. No tak prezentują się, tak w ogóle duża jest ta ramka, powiem wam. No, i kolejne elementy sobie oglądamy. Mamy tutaj elementy e, ramy. E, posłuchajcie, to są elementy błotników, chlapaczy. Zwróćcie uwagę na detal. Tu jest opisane to wszystko. No, i wygląda to naprawdę profesjonalnie. To jest spód przedziału załadunkowego. Mamy właśnie burty. Kolejne burty. Tutaj mamy elementy do wyciągania, na przykład jakiegoś pojazdu, które montujemy pod ramą do skrzyni załadunkowej. Tu mamy też oświetlenie. Boczne burty, takie ławki, do, y, dla, żeby po prostu ładunek nie wyleciał nam za burtę. Tu mamy właśnie, jak dobrze się przyjrzycie, postaram się, o. To tutaj na tych chlapaczach na, y, doczepionych do błotników jest napisane po prostu kamas. Tu mamy te elementy, y, które y, właśnie do plandeki. Czyli mamy burty, lewa, prawa, eee, właśnie mamy plandekę, zadaszenie i tu mamy te elementy, które właśnie przód i tył, yy, mamy przednią i tu mamy tylną klapę, czyli tu mamy z plandeką, a tu mieliśmy bez plandeki. No i tak samo raz i tu mamy dwa. Jest super zrobiona plandeka. Jest ona taka pofalowana, że to jest materiał naciągnięty, który nie zawsze jest równy. No i tutaj, na przykład, jak mamy jakiś element pod plandeką, no to on jest tutaj dobrze, plandeka naciągnięta i widoczne uwypuklenie jest. Naprawdę rewelacyjnie z robi. A tutaj mamy te pałonki, które montujemy do napinania właśnie plandę, na którą nakładamy plandekę, w przypadku robienia tej wersji, po prostu te pałonki chowamy za y, szoferkę. Z drugiej strony tak się prezentują. Właśnie tu mamy na przykład narzędzia pod y, skrzynią załadunkową i tu montujemy właśnie też te, y, te, 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 te. O, te elementy tutaj wklejamy, raz, o to. Jak wygląda sposób mocowania, posłuchajcie, elementów? Więc y, chociażby, tu mamy fragment ramy, więc y, jest bardzo cieniutki, y, cienka, zrobiony uchwyt elementu, y, znaczy ten elementu z ramki do elementu modelu, więc nie jest to taki kawał mela, który po prostu podczas wycinania można uszkodzić na przykład element. Są cieniutkie, posłuchajcie, te uchwyty na ramce do elementu. No i mamy ramkę B. Tu warto zwrócić uwagę, że to jest nowy model. W 2024 wyprodukowane. Naprawdę to jest nowka sztuka, nie śmigana. Najnowszy model od właśnie yy, ta ramka przynajmniej. A właśnie, jak wygląda sprawa tamtej ramki? 2004. No i mamy kolejne elementy. Masa elementów yy, związanych z układem jezdnym, z silnikiem. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Tu mamy właśnie felgi, zewnętrzne strony, jak i również wewnętrzne. Mamy również zbiorniki na paliwo, które montujemy pod skrzynią. No i kolejne elementy podwozia, jak i również układu jezdnego. To jest fragment szoferki. Tu mamy po już poszczególne elementy. Powiem wam, że zwróćcie uwagę na klamkę na drzwiach. To nie jest taki element monoblok, tylko tu mamy wgłębienie. No a szkoda, że ten włas na dachu szoferki jest zamknięty. Tak prezentuje się przód kabiny, gdzie mamy również widoczny, wyraźny napis kamas elementy silnika, zawieszenia. Tu mamy właśnie silnik, część silnika. Zawieszenia. No i tu jest perfekcyjnie zrobiona, posłuchajcie, deska rozdzielcza do pojazdu. No tutaj mamy ta, o właśnie, kierownica mamy. Tu mamy właśnie te kanistry. Silnik, silnik i fotele. Tak prezentują się fotele. Proszę bardzo. I teraz jeszcze taki delikatny przelot przez ramkę od drugiej strony. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma żadnych nadlewek. Wszystko jest bardzo ładnie dopracowane, opracowane. Naprawdę te modele robią... Zvezda robi naprawdę kawał dobrej roboty. Jest to chyba w tej chwili najlepsza europejska firma. No niestety tylko w kraju, w którym istnieje, jest ciągle nieciekawie. Ale trzeba przyznać osobom, które projektują te modele, że naprawdę znają się na tym i wiedzą, jak należy model zaprojektować z ilością części, żeby te wszystkie części do siebie pasowały i nie trzeba było używać szpachli, zbytnio piłować, po prostu są one naprawdę perfekcyjnie wykonane. Więc yy, Chińczycy yy, mogą się od nich też uczyć. E, no i to wszystko na dzisiaj, posłuchajcie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Ciekawe, jakie są Wasze wrażenia yy, po obejrzeniu właśnie tych ramek. E, ja jestem pod dużym wrażeniem, właśnie yy, modeli z wezdy. O tutaj widzicie, są te malowania, gdzie. To co wszystko znajduje się powyżej, poniżej szoferki i skrzyni załadunkowej, no to jest pomalowane po prostu na czarno, łącznie z wnętrzem felg. Bohaterem dzisiejszego odcinka był model Kamaza K5350. Który w kodzie NATO, może i w Rosji, nazywa się po prostu Mustang. Na jego bazie wyprodukowano właśnie również e, Tajfuna. I tak jak wspomniałem, na dole będziecie mieli e, link do Urala, e, na górze będziecie mieli do e, właśnie Tajfuna. I oczywiście tu w tym dolnym rogu po prawej stronie będzie link do możliwości od razu zamówienia tego modelu w moim sklepie. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, zapraszam do subowania na mojego kanału. Jeżeli chcecie być informowani na bieżąco, kliknijcie w dzwonek. A jeżeli uważacie, że kanał naprawdę to jest dobra robota, to co robię, możecie kanał również wesprzeć. E, finansowo oczywiście mi to ułatwi życie i pamiętajcie. Lajki, komentarze. Dziękuję za uwagę i zapraszam do swojego sklepu na zakupy. Pozdrawiam Was, cześć, trzymajcie się.